Czcigodny księży proboszczu Piotrze, szanowni panie burmistrzu, przewodniczący Urzędu Miasta i Gminy, szanowny panie starosto, poczty sztandarowe, wszyscy, którzy tu zgromadziliśmy się na tej wspólnej modlitwie, aby oddać cześć tym, którzy 158 lat temu tu polegli, niedaleko Bołucic, na grobowiskach. Gromadząc się dzisiaj na tej uroczystej mszy świętej, przypominamy i przypomnijmy sobie bohaterów z powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Na pewno każdy czytał tę książkę, oglądał film. Udajemy się w tej symbolicznej podróży na mogiłę powstańczą, skrytą w sosnowo-jodłowym Boże nad Niemnem. Przechodzimy ścieżką narodowej pamięci, aby pochylić się z szacunkiem nad mogiłami powstańców. Również takie mogiły, które nie pozwalają nam zapomnieć o tym powstaniu styczniowym, które wybuchło 150 lat, 8 lat temu, znajdują się tutaj, wokół Bogucic. I ta nasza rocznicowa Eucharystia wpisuje się w ten łańcuch narodowej historii, narodowej kultury, której powstanie zajmuje miejsce szczególne. To jeden z najpiękniejszych, ale i jednocześnie jeden z najtrwalszych zrywów niepodległościowej w naszej ojczyźnie. O znaczeniu powstania styczniowego w dziejach Polski świadczą nie tylko konsekwencje polityczne i historyczne, które wywołały te konsekwencje. Przypominają o tym nie tylko setki stron zapisanych przez naszych pisarzy, takich jak Prus, Orzeszkowa czy nasz Żeromski, na których powstanie pojawiło się jako kontekst wyborów moralnych i trudnej sytuacji Polaków żyjących pod zaborami. Moi drodzy, o znaczeniu powstania styczniowego przypomina nam także żarliwość dyskusji, która odbywa się dzisiaj z okazji 158. rocznicy. Dzisiaj w naszych gazetach, telewizjach, serwisach internetowych jakby na nowo odradza się podział na obóz białych i czerwonych. Na dwa stronnictwa zajmujące całkowicie przeciwstawne pozycje wobec powstańczego zrywu. Przypomnijmy, że czerwoni byli orędownikami walki za wszelką cenę, natychmiastowego wybuchu powstania, które miało wspierać ten ruch reformatorski. Biali domagali się stopniowego dowodzenia i dochodzenia do suwerenności poprzez oddane reformy, pracę organiczną, działalność w ramach obowiązujących wówczas reguł prawnych. Historia uczy, że kłótnie i podziały w narodzie, że te wewnętrzne walki i spory polityczne
zawsze osłabiają naród. Zawsze stanowią zagrożenia dla jego niepodległości i dla jego spokojnego rozwoju. My też teraz doświadczamy tego. Dlatego z bólem obserwujemy, że również dzisiaj padają argumenty o tym, że powstanie było niepotrzebne, że poniosło klęskę, że pozbawiło Polskę jednego pokolenia ludzi, którzy w inny sposób mogli pracować na rzecz wolności i niepodległości. Ale wciąż wielu wybitnych znawców uważa, że bez powstania nie byłoby później wolnej Polski. Nie byłoby 11 listopada 1918 roku. Pamięć o powstaniu była szczególnie pielęgnowana w II Rzeczypospolitej. W czasie okupacji młodzi żołnierze składali przysięgę właśnie na powstańczych mogiłach. Także w czasach komunizmu, mimo oporu władz, ta pamięć była pielęgnowana. A kardynał Stefan Wyszyński, na którego beatyfikację czekamy w tym roku, w stulecie wybuchu powstania w 1963 roku, powiedział, że naród bez rybu okupionego krwią nie ostałby się tej bismarckowskiej polityce Kulturlandu, organizacji i rusyfikacji, jakże i germanizacji. Dlatego przed tym etapem, który dla łączonego narodu był jednym z najcięższych prób, trzeba było ofiar. Te ofiary padły. One wydały owoc. To obudziło sumienie narodu. Są to słowa wielkiego prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Słowa wielkiego patrioty. Człowieka, który tak bardzo kochał Polskę i tak bardzo kochał właśnie naród. Moi drodzy, wiemy, że przez oddziały powstańcze przeszło ponad 200 tysięcy ochotników, mając na względzie powszechny udział w powstaniu. Można też nazwać, że to było ostatnie pospolite ruszenie zwołane dla obrony Rzeczypospolitej. Podczas walk trwających blisko 2 lata, stoczyło 1200 bitew i potyczek, wśród nich tu pod Grochowiskami. Mamy pamiętać, jaki charakter miały te walki. To nie były starcia równorzędnych sił. Oddziały uformowane ze zwykłych obywateli, chłopów, mieszczan, szlachty, nauczycieli, lekarzy, kapłanów stanęły naprzeciw jednej z największej i najpotężniejszej armii ówczesnej Europy. Mimo tak nierównych sił, polskie oddziały powstańcze podjęły walkę. Walkę, w której zginęło kilkadziesiąt tysięcy powstańców. A reakcje władz carskich były bezwzględne. W egzekucjach powieszono lub rozstrzelano 1000 osób. Około 38 tysięcy zesłano na syberyjską katorgę. Represje dotknęły 622 księży i zakonników Kościoła katolickiego. Dziesiątkom tysięcy Polaków skonfiskowano majątki. Surowe represje dotknęły również Kościół,
dekretem z listopada 1864 roku car skonfiskował blisko 200 klasztorów, wśród nich klasztor paulinski w Klinczowie. To właśnie car skonfiskował ten klasztor. Zabrał około 180 tysięcy hektarów kościelnej ziemi. Wynikało to z faktu, że żadne inne powstanie nie zostało tak powszechnie wsparte przez Kościół katolicki, zarówno duchownych, nauczycieli, jak i przez czynny udział właśnie zakonników. Powstanie otrzymało także duchowe wsparcie samego Ojca Świętego, ówczesnego papieża Piusa IX, który zarządził w tym czasie, kiedy trwało powstanie, procesję na ulicach Rzymu z modlitwą w intencji narodu polskiego. Powstanie zakończyło się masową emigracją. Zmuszeni do opuszczenia ojczyzny, ponad 10 tysięcy Polaków musiało opuścić nasz kraj. Moi drodzy, jak pisze pan profesor Andrzej Nowak, powstanie to miało również wymiar religijny. Wielu powstańców walczyło również o wolność wyznania, która była zagrożona przez agresywną politykę władz carskich, dążących do kulturowego, a więc i do religijnego ujednolicenia obywateli imperiów cara. Powstanie było także taką kuźnią ludzkich charakterów. Przypomnijmy tylko, że dwóch jego uczestników zostało przecież wyniesione na ołtarz przez świętego Jana Pawła II. Pierwszy z nich, Józef Kalinowski, ówczesny minister na Litwie, sybirak, a później karmelita bosy. Dzisiaj jego relikwie wędrują również po wielu parafiach. Drugą postacią był święty brat Albert, Adam Chmielowski, który w walkach stracił nogę pod Lelowem, tutaj w naszej diecezji. Również jego dziedzictwo trwa do dzisiaj. Znamy wszyscy dobre dzieła i wielkie dokonywane przez brata Alberta, które niósł pomoc potrzebującym. Także święty Jan Paweł II nazwał go bratem naszego Boga. Moi drodzy, także papież Benedykt XVI dokonał kanonizacji jednego z wielkich synów Kościoła żyjących w naszych czasach. Za wierność Ewangelii w czasie powstania styczniowego zapłacił wygnaniem i zsyłką metropolita warszawski arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feriński. Jeśli do tego dodamy jeszcze ojca Honorata Koźmińskiego, Celinę Bożęcką oraz informacje o możliwości beatyfikacji Romualda Traugutta, widzimy, jak czas ten kształtował także religijność narodu. Wspomnijmy też innych bohaterów, o których przez lata milczano. Naczelny kapelan powstańczy
Ksiądz generał Stanisław Brzuska był powieszony w obecności kilku tysięcy ludzi na rynku w Sokołowie Podlaskim w 1865 roku. Pośmiertnie order Orła Białego nadał mu prezydent Lech Kaczyński. Dzisiaj wszystkim tym bohaterom, moi drodzy, oddajemy cześć. Dzisiaj powtarzamy słowa, które kardynał Stefan Wyszyński 27 stycznia 1963 roku powiedział w archikatedrze świętego Jana w Warszawie. Nie car miał rację, gdy na Zamku Warszawskim odpowiadał butnie, porzućcie wszelkie sny. Tylko właśnie rację mieli ci, co padli, obejmując miłościwie otwartą piersią ukrzyżowaną pierś Matki Polki. Dzisiaj wiemy, że chociaż ponieśli klęskę, to zostali duchowymi zwycięzcami. Dzisiaj za Elizą Orzeszkową możemy powtórzyć słowa Gloria Victis, chwała zwyciężona. I moi drodzy, to powstanie było znakiem również polskiej niezgody za zniesławienie. Ryzyko porażki i śmierci miało tu drugorzędne znaczenie. Historycy pokazują, że nawet bez wybuchu walk na polskich ziemiach ginęły tysiące ludzi, bo taka była polityka zaborców, którzy dążyli do zniszczenia narodu polskiego. I kiedy dzisiaj oddajemy cześć i hołd powstańcom, powinniśmy zapytać, co możemy uczynić, aby Polska już nigdy nie musiała się znaleźć w takiej sytuacji. Aby już nigdy polska wolność nie musiała być okupiona krwią Polski. Niech więc te rocznicowe wspomnienia uświadamiają nam, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią zabiegać każdego dnia. Trzeba rozbudzać w sobie poczucie obowiązku, poczucie miłości do ojczyzny. Dzisiaj stajemy z pokorą wdzięczności nad mogiłami powstańców styczniowych na grochowiskach i stajemy, aby złożyć żyć i zrobić sobie taki rachunek sumienia. Co trzeba dzisiaj w tym rachunku sumienia powiedzieć tym powstańcom z 1963 roku. Trzeba przyznać żalem i ze wstydem, że wielu polityków i dziennikarzy, historyków, intelektualistów zapomina o powstańczych faktach, że często je cynicznie pomija lub zniekształca, że potrafią służyć ojczyźnie z taką determinacją i oddaniem, jak powstaniec. Służbę publiczną utożsamiają z poszukiwaniem własnych korzyści, osobistych czy partyjnych, taniej popularności osiągniętej przez skandaliczne wypowiedzi i nieustanną obecność w mediach. Co trzeba jeszcze powiedzieć tym, którzy walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę? Widzimy, co się dzieje w naszych czasach. To nie tylko pandemia niszczy naród, niszczy nas wszystkich. To
to sami niszczymy to, co tak było zdobywane z takim oddaniem, z takim poświęceniem. Moi drodzy, taki szczery rachunek sumienia jest niezbędny. Potrzebujemy go, aby na nowo przebudzić się z tego śmiertelnego letargu, aby na nowo podjąć troskę o wspólny dom, o ojczyznę, bo wolna Polska jest nie tylko darem, ale przede wszystkim zobowiązaniem. To zobowiązanie wypełniamy każdego dnia naszą pracą, naszą modlitwą, a naszą uczciwością, rzetelnością, solidarnością, troską o słabszych i pokrzywdzonych. Tylko w ten sposób stawimy czoła tym wielkim kryzysom i temu wielkiemu zagrożeniu, jakie dzisiaj opanowuje cały świat. Moi drodzy, to jest najważniejsze, abyśmy nie tylko przychodzili w rocznicę wybuchu powstania styczniowego, ale abyśmy wyciągali z tego wnioski dla siebie, dla naszego życia. Można świętować, można po prostu jakoś te rocznice obchodzić, ale warto zapytać siebie, co z tego wynika. Prośmy dzisiaj Chrystusa, aby trwał w tym naszym ojczystym domu, aby wspierał go swoją siłą, aby Polacy, troszcząc się o wiarę i tradycje przodków, z odwagą realizowali wszelkie wezwania przyszłości. Nie jest łatwo, ale właśnie z Bożą pomocą można wiele dokonać. Trudności w jakiś sposób nas hartują i nie możemy tylko iść na łatwiznę, ale naprawdę możemy się wiele nauczyć od tych, którzy 150 lat temu oddali swoje życie, nie bacząc na nic, którzy kochali swoją ojczyznę, choć jeszcze nie było, ale kochali ją i mieli w sercu jak własną rodzinę. Amen.